teraz będziemy mieć jedną, jedyną i niepowtarzalną okazję. Dowiemy się, co sądzi o fotografii długoletni instruktor fotografii w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Pan Adam Sowula. Sowuliński, jako że to z jego inicjatywy możemy się dzisiaj spotkać i podziwiać tą wystawę. Tak właściwie to wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedział kolega. Po prostu nie wiem, skąd on powiedział, co ja chciałem powiedzieć. Pierwsza wystawa fotografików olkuskich, myślę, że będą następne. Dużo świetnych zdjęć i co by tu dużo mówić, w Olkuszu dzisiaj jest święto fotografii. I to nie jest prima aprilis, z czego się osobiście bardzo cieszę. Jeżeli święto fotografii i całe to zamieszanie, to nieprzypadkowa jest obecność pana Antoniego Krańca, wiceprzewodniczącego, wiceprezesa Związku Fotografii oddziału w Katowicach, który już zresztą patronował kilku wystawom w Olkuszu, które miały o wiele mniejszy zasięg, jeżeli chodzi o uczestników i bazowały głównie na pracach naszej sekcji. A więc koncepcja tej wystawy, aranżacja, to zasługa pana Antoniego Krańca. Przede wszystkim, jeśli Państwo pozwolicie, zacznę od pogratulowania wszystkim autorom. Muszę Wam powiedzieć, że tak ja mam dzisiaj większą tremę niż ten sam, który powiesił na ścianie swoje zdjęcia, a po części Wam zazdroszczę, bo tak sobie oglądałem tą wystawę, już była zrealizowana. No i tak to zawsze przykro, jak człowieka swoje zdjęć, o swoich prac człowiek sobie nie powiesi na ścianie, ale nie mogę tego powiesić, bo tutaj nie mogę przed Państwem być. Otóż to jest miasto fotograficzne, już współpracujemy i tu znamy się z Adamem już bardzo wiele lat. Nie po raz pierwszy tutaj jestem, to z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że Olkusz jest miastem fotograficznym. I zawsze tak było i myślę, że to dobrze. I żeby tak zostało, to jest takie życzenie. Nawet w tych czasach, kiedy tej fotografii jest mnóstwo, bo to jest taki czas, kiedy jest bardzo dobra fotografia, tego nigdy nie było. Nie było takiego zainteresowania. To jednak też liczy się poziom. No tu, jak można zobaczyć na ścianach, poziom jest dobry. Ale mimo wszystko jesteśmy wdzięczni, dlatego że powiem z całą odpowiedzialnością, że widziałam te prace, przeglądaliśmy je razem wcześniej. Jednak sąsiedztwo, przestrzeń potrafi sprawić, że pewne prace zyskują inne pracą. A ja wchodząc do tej sali odnoszę dobre wrażenie, że generalnie jest taki ogólnie wyrównany poziom tej wystawy, że to zostanie. A ja też chcę coś powiedzieć, mianowicie, że zapraszam do sekcji fotograficznej, na zajęcia sekcji fotograficznej Miejskiego Ośrodka Kultury wszystkich zainteresowanych, wszystkich fotografujących. Wszystkie modele. Też do tego należałoby jeszcze dodać, że były już u nas warsztaty z portretu. Robiliśmy zajęcia z fotografii komórkowej, otworkowej. Zajmowaliśmy się fotografią komórkową. I na tegoroczne wakacje, uśmiechając się do pana Antoniego, planujemy również cykl warsztatów fotograficznych. To jest oferta skierowana nie tylko do uczestników tej wystawy. Zobaczymy, poradzimy sobie z kolejką i tłumem osób, byleby się u nas zechcieli pojawić, na pewno skorzystają. A tak w ogóle to zapraszamy wszystkich do oglądania tej wystawy, bo myślę, że to świetna przygoda, powędrować od pracy do pracy i spróbować coś znaleźć i odpowiedzieć sobie na to, czy przypadkiem we mnie też nie tkwi jakiś potencjał. Tym bardziej, że znikają coraz bardziej bariery techniczne, niedostępność sprzętu, bo możemy zacząć rozmawiać, na ile obraz powstaje w komputerze,
a na ile w soczewce. Pan Kazimierz Machowina miał wernisaż. Pamiętam. I pani dyrektor po dość długim słowie wstępnym zaprosiła, prawda, pana Kazimierza Machowinę, żeby on teraz przemówił, nie? I wtedy usłyszałem najkrótsze przemówienie na wernisażu autora. Pan Kazimierz Machowina powiedział, a ja zapraszam na kielicha. Po czym podszedłem do tego pana i mówię, gratuluję, to jest najlepszy głos, jaki słyszałem autora.